Moi drodzy państwo, oto więc mamy Dzień Niepodległości, 11 listopada. No i cóż ja mogę wam rzec? Jakieś życzenia z tej okazji? Jakieś... Oj, 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 nie, 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 tu nie patrzymy, tam nie patrzymy. Jakieś inne podziękowania? Jakieś coś innego? Na potrzeby... Tam opisywania regularnie swojej sytuacji. No właśnie. No właśnie. Dajcie mi chwilę. Okej, okay, no i jestem teraz z powrotem. Tam obejrzałem sobie na szybko jeden ze swoich poprzednich filmów. Konkretnie... ten. No i powiem tak, jeżeli wtedy do jasnej cholery myśleliście ten, znaczy albo nie, inaczej, jeżeli uważałem, jeżeli naprawdę ten ze swoim uważaniem wtedy, że coś z moim kanałem jest, ewidentnie coś zaczęło dziać się niedobrego, w sumie. To ja miałem, żem odbywał przyjemność się, kurde, bardzo. To ja miałem, żem przyjemność, No, co tu dużo mówić. Tak naprawdę to ja jeszcze nie wiedziałem, że prawdziwe dla niego kłopoty w sumie dopiero nadejdą. Czy wy widzicie, kurde, jego ogólną działalność? No właśnie. Same filmy z Happy Wheelsów. A wszystko to z powodu czego? Ano oczywiście tych demonów, jakie mnie, kurde, prześladują ostatnimi czasy. Najpierw nawrócony stres pourazowy, potem pozostałości po nim, a teraz wyszło na jaw, że za wszystkim tym stała klątwa, kurde, która... Klątwa związana z moim tym... wstępnym... przedłużający się już niebieszenie, wstępne zapoznawanie się z PlayStation 4. A do cholery jasnej... No i w tym roku już PlayStation 4, czwarta konsola Sony, zakończyła, kurde, 10 lat swojego istnienia. I jeszcze na dodatek... I jeszcze oprócz tego... go tam sytuacyjnie dane mi było zostać niestety ukaranym z powodu swojego zwlekania ze zrobieniem tych i owych rzeczy. Nawet tam ze swoimi tam prywatnymi obowiązkami i zobowiązaniami. Ale z tym się za bardzo dzielić nie będę. W każdym razie, no... no tak jak powiedziałem, to jest wszystko do cholery jasnej wina tego, że mnie prześladują mentalne demony, Mające na celu ewidentnie uprzykrzenie mi życia. No i tak. No, z jednej strony mamy podsumowanie tegorocznych wakacji na moim kanale. No i tak. No, cóż ja mogę wam w tym momencie obiecać? Do cholery jasnej, tydzień temu, dokładnie w poniedziałek tego tygodnia, postanowiłem, dokładnie pod koniec poprzedniego tygodnia, kiedy to trwał z okazji Dnia Wszystkich Świętych i na tego to był rzeczy, no, wyjątkowo pięciodniowy weekend, to pod jego koniec dane mi było sobie ustalić, aby wreszcie zacząć tym razem tak naprawdę, na serio, aktywnie zwalczać to wszystko. Tak więc, no, ja mam przyjemność starać się jak tylko mogę, aby,
aby no wziąć się jak najbardziej za zarobienie tych wszelkiej maści no swoich szkolnych tam zaległości czy zobowiązań. Szkolne zaległości i zobowiązań. I tym bardziej też trochę życia wskrzesić na ten kanał. No, zakończyć wreszcie no, te serię skebizów poprzez nagranie jeszcze tych paru pozostałych poziomów. I tego typu też inne rzeczy, które sprawią, że wreszcie będzie mi dane poczuć kurde smak życia. W sensie, będzie mi dane znowu cieszyć się kurde życiem tak jak trzeba, bez żadnego dziwnego przejmowania się czymś. A kurde, jakby miało przyjemność ostatnimi czasy spełnić się to, co obawiałem się, że się spełni w roku 2020, ale ostatecznie udało mi się tego uniknąć. No kurde! Także sami widzicie. No, tam zresztą w opisie jeszcze pozwolę sobie no napisać no w skrócie o czym ma przyjemność być tak naprawdę oglądać teraz przez was teraz film. Tam w celu lepszego ubrania wszystko w słowa. Lepszego określenia tego, co tutaj chciałem opisać, bo wiecie, taka troszkę nieco chaotyczna ma przyjemność być narracja. No w każdym razie, tak jak mówię, no obiecuję już tym razem tak naprawdę powrócić do kurde regularności i zacznijmy to, myślę, że jutro, kiedy to dane mi będzie nagrać kolejny odcinek z Sapiezów, tym razem już nie trwający, kurde, poniżej 10 minut, a jak najbardziej dłuższy. I myślę też, że ogólnie będzie mi, pozwolę sobie wykorzystać cały w tym celu listopad. Żeby kurde mieć już tę grę z głowy i nagrać coś być może jeszcze pozostałego na pozostałe kurde dni roku niestety. I żebym kurde wreszcie z tą swoją systematycznością powrócił wreszcie na właściwe tory. Bo póki co to ja się z tych torów może się wydawać, że się mogłem trochę wykoleić. No, mało jest niestety, głównie gameplaye nagrywam, porzucając przede wszelkie felietony, jak i kurde było pełno tu i tam na tym kanale. Aha, no i oczywiście na czele których to ma przyjemność oczywiście stać kwestia podsumowania zeszłego roku, 2022, którą zrobimy sobie, myślę, że za niedługo. Ale wpierw, oczywiście. No, zajmiemy się innymi rzeczami. Jak chociażby filmem, który teraz nagrywam. No i cóż ja mogę rzec? No, jest godzina 23:28. Zaraz będę musiał iść spać. No i co? I widzimy się więc za niedługo w kolejnym odcinku z Happy Hillsów. A ja tymczasem życzę wam wszystkiego dobrego z okazji Dnia Niepodległości, tych pozostałych paru dziesięciu minut. Także dla Bartłomieja i Marcina. Pozdrawiam wszystkich Bartłomiejów i Marcinów w tym momencie. No i to by było na tyle, w tym trwającym aż 9 minut felietonie. Żegnam się oficjalnie z wami. I gwarantuję, że usłyszymy się już niedługo. ...35 subskrybentów, 168 filmów i 5000 wyświetleń. No.
Ale o tym będzie w innym felietonie. Zmianach dotyczących zmianach, jakie tutaj przeszły na YouTubie. 10 minut mamy nagrywki. Tak więc na razie. I tak jak mówię, do zobaczenia już niedługo. Wyczekujcie cierpliwie. A co do tych demonów, jakie mnie obecnie czasem prześladują, to oczywiście dam wam odpowiednio znać. A póki co, żegnam się z wami, do widzenia i dobranoc, kochani widzowie. Mua.